Dzisiaj 1 lipca, czyli Dzień Psa. Święto to zostało stosunkowo niedawno ustanowione, bo w 2007 roku. A zostało ustanowione po to, żeby hołdować czworonogom, jakim są psy. Pies nam towarzyszy od zawsze w sumie. Psy towarzyszą nam na co dzień, nie tylko w takim życiu codziennym, ale jak pomyślałam, to nawet i polskiej kinematografii. Jakie znasz gwiazdy kina? Psie gwiazdy kina. Bo ja znam Lessie, Przygody psa cywila, Szarik, Komisarz Rex. Boże, wszystkie związane z naszym tłem dzisiejszym. Pluto. O, Pluto na przykład. Śliniak z rodziny zastępczej. Wiadomo nie od dziś, że pies to najlepszy przyjaciel człowieka, a my zapraszamy Was na materiał. Dzień psa. Zapraszam. Dasz radę tu wsiąść? No pewnie, jesteś super. Wiadomo, że pies jest przyjacielem człowieka. Ale to nie wszystko. Jest również lekarzem, ponieważ kontakt z nim obniża nam ciśnienie krwi i spowalnia tętno. Jest przewodnikiem, ponieważ niejednokrotnie osobom niepełnosprawnym psy pomagają w codziennym funkcjonowaniu. Psy są również nauczycielami, ponieważ kontakt z nimi uczy odpowiedzialności i troski, a te cechy są przydatne w życiu dorosłym. Psu do szczęścia potrzeba miłości, legowiska, masła orzechowego. Pieska trzeba kochać, kąpać, wyprowadzać, strzyc go. Naszemu pieskowi przede wszystkim potrzeba miłości. Bo kto by żył bez miłości? Nawet pieski ją potrzebują. Potrzebują jedzonka, no bo każdy lubi jedzonko. Potrzebują dobrego i pysznego filmu na kolację. Ponieważ każdy lubi oglądać film na kolację. Do spaghetti na przykład i do swojej ulubionej karmy. Pieski również potrzebują przede wszystkim drugiej połowy. Bo pies też kocha. I tak samo potrzebuje miłości od swojego pana i tak samo potrzebuje miłości od swojej psiej drugiej połowy. Kocham cię, Kora. Kocham cię, Kora. Kocham cię, Kora. Niestety widzimy przemoc wobec piesków. A po co przemoc? Po co przemoc? Trzeba się przecież dogadywać, nawet z pieskami i z kotkami i z innymi zwierzątkami. Nie wolno bić piesków, bo piesek przecież też czuje. Nie wolno być dla niego niemiłym, ani krzyczeć. Nawet jeżeli gryzie waszą ulubioną gazetę, też nie możecie go bić. Więc kochajcie psy i nie bijcie go.